Na pewnym momencie fabuły dodatków Phantom Liberty przyjdzie nam zadecydować, czy staniemy po stronie Reeda, czy może jednak postanowimy zaufać Songbird. Ja sam bardzo długo zastanawiałem się, co zrobić, wy z pewnością także, ale jakąś decyzję trzeba było podjąć. Dlatego też w tym filmie przeanalizujemy obie ścieżki agentów NUSA pod każdym możliwym względem, aby raz a porządnie rozstrzygnąć, kto jest lepszym sojusznikiem, Reed czy Songbird. Ja jestem Jaro i zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Na starcie ostrzegam was przed spoilerami, bo będę poruszał tematy ze wszystkich zakończeń Phantom Liberty. No i dobra, zaczynajmy. W zadaniu Dzień Próby fabuła zmusza nas do podjęcia niesamowicie ważnej decyzji, która zaważy na naszym ostatecznym zakończeniu. Zostajemy wrzuceni pomiędzy młot i kowadło. Z jednej strony mamy Reeda, który jest bezgranicznie lojalny wobec Myers i uważa, że krzyżując plany Somi paradoksalnie jej pomoże, a po drugiej stronie mamy Netrunnerkę, która chce raz na zawsze uwolnić się z szydeł rządowych kontraktów. Żeby dobrze zrozumieć motywy jednej i drugiej strony, potrzebujemy mieć ogólny zarys historii tej dwójki jeszcze na długo przed wydarzeniami z Cyberpunka 2077. Tu z pomocą przychodzi jeden z segmentów zakończenia Reeda. To tu widzimy moment rekrutacji Netrunnerki przez agenta NUSA, to tu widzimy okoliczności, w jakich to wszystko się działo i widzimy poniekąd postępujące konsekwencje tych wydarzeń. Gdy Somi miała kilkanaście lat i mieszkała na Brooklynie, przekonała miejscowego Reapera, aby sprzedał jej stary cyberdeck spod lady. Tak oto zaczęła się jej przygoda z hakiem. Choć miała wielu znajomych i była w związku, bardzo często zaniedbywała te relacje, aby zamykać się w zaciszu swojego własnego domu i podejmować coraz to bardziej ryzykowne misje. W wieku 18 lat wykonała jedno z najbardziej odważnych zadań w jej karierze, o którym zresztą opowiada Vi już na początku ich znajomości podczas przedostawania się przez ruiny prowadzące na szczyt stadionu. Chodzi tu oczywiście o zhakowanie kadzi fermentacyjnych biotechniki, co odbiło się szerokim echem po całym świecie. Ale Somi dalej było mało. Rok później, gdy miała lat 19, podjęła się absurdalnego zadania zhakowania fortecy danych Militechu. Niestety została wykryta zarówno przez Netwatch, jak i przez NUSA. Obie organizacje natychmiast ruszyły, aby zająć się Netrunnerką. NUSA podjęło decyzję, aby po prostu wysmażyć Somi, co finalnie nie doszło do skutku za sprawą Solomona Reeda. To on odradzał Myers zabicie dziewczyny i zamiast tego pojechał ją zwerbować do sił rządowych. Somi nie chciała na początku się zgodzić na pracę dla NUSA, jednak wtedy Reed wyciągnął swojego asa z rękawa, na którego hakerka nie mogła nic zrobić. Solomon powiedział jej, że lada moment wykryje ją Netwatch, jednak nie poprzestanie na schwytaniu jej, bo później zabierze się także za jej najbliższych, dlatego jedyną alternatywą jest kontrakt z NUSA. Somi finalnie przystała na tę propozycję, chociaż wcale nie była z tego zadowolona. Ba, nawet wyjeżdżając z Reedem do siedziby nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, śmiejąc się, powiedziała mu, że wygląda na to, że uratował jej życie. Choć sama w to oczywiście nie wierzyła, no i sam Solomon również wiedział, że nie są to szczere słowa. Wtedy też Somi otrzymała pseudonim Songbird i złożyła przysięgę, co ostatecznie zatwierdziło jej przynależność do NUSA. Netrunnerka została uczennicą i protegowaną Reeda, wykonali razem wiele kontraktów dla Myers i byli nierozłącznymi partnerami do zadań specjalnych. Wielokrotnie Songbird musiała też łączyć się z Blackwallem, aby rząd mógł zdobyć przewagę nad swoimi przeciwnikami i no to właśnie w tym momencie wszystko zaczęło się walić. Każde kolejne połączenie z Blackwallem pożerało Netrunnerkę od środka, przez co musiała coraz to bardziej ulepszać swoje ciało o kolejne implanty i wszczepy wspomagające. Niestety, ale Myers miała to gdzieś, Songbird była związana przysięgą i kontraktami, więc tak czy inaczej nie mogła zrezygnować z pracy dla niej, a poza tym to przecież Somi powinna być jej wdzięczna za uratowanie jej życia. Na koniec wojny unifikacyjnej w 2070 roku tajne siły rządu powoli wycofywały się już z Night City. Ostatnim zadaniem Songbird i Reeda było zabicie admirała Arasaki Muraty Ozaru. Sprawy strasznie się pokomplikowały, finalnie rząd kazał Reedowi i Somi wycofać się z tego zadania, a później okazało się, że admirał został tajemniczo zamordowany podczas sabotażu AV-ki. Nagle zginęli również agenci NUSA powiązani z operacjami w Night City, więc pozostali zaczęli obawiać się o własne życie. Rząd pozwolił uciec Solomonowi i Songbird z Night City. Zanim to nastąpiło, Reed pomógł jeszcze agentowi Collinsonowi wydostać się z miasta, na co Songbird była nieco sceptyczna, bo mężczyzna zamiast ratować swoje życie, wiedząc co się dzieje z innymi, którzy współpracowali z NUSA, woli pomagać innym, wiele ryzykując. Wtedy też wspomniała ona Reedowi, że w Night City nie ma czegoś takiego jak honor, na co on odpowiedział jej, że zapewne ma rację. Niestety nie wiedział jeszcze wtedy, że tak szybko przekona się o tym na własnej skórze. Niedługo po tej sytuacji Songbird rzekomo zorganizowała Solomonowi transport do Kalifornii, agent wskoczył do pociągu Maglewa i z ulgą usiadł na jednym z foteli. Rozmawiali z Songbird, która wydała mu się nieobecna, następnie zobaczył, że jeden z pasażerów jest uzbrojony, Netrunnerka przestała odpowiadać, drzwi zostały zablokowane i wtedy Reed już wiedział. Został zdradzony. Został napadnięty przez gangusów i wojowników Arasaki i skończył na ostrym dyżurze z wieloma ranami postrzałowymi i były bardzo małe szanse, że w ogóle z tego wyjdzie. Songbird przez następne 7 lat dalej pracowała dla NUSA, a Reed został zmuszony do ukrywania się przez cały ten czas i do przejścia w stan agenckiego uśpienia. Co mi wręcz dręczyła świadomość, że zdradziła najbliższą sobie osobę, która tak wiele dla niej zrobiła. Do tego Myers coraz częściej wykorzystywała ją do łączenia się z Blackwallem, a jej ciało i umysł nie był w stanie już dłużej tego znieść. Niestety nie mogła tak po prostu złożyć wypowiedzenia z pracy dla Myers, zresztą nawet gdyby chciała tak po prostu odejść, to może i pozornie by jej się to udało, ale koniec końców skończyłaby dokładnie tak jak wszyscy inni agenci, którzy nie byli już Myers potrzebni i jednocześnie stanowiliby jedynie niepotrzebnych świadków wszelkich ruchów rządu, tym bardziej właśnie Somi, która przecież najlepiej wiedziała o nielegalnym wykorzystywaniu Blackwalla przez rząd. Musiała zatem wymyślić plan, dzięki któremu będzie mogła zniknąć i jednocześnie wyleczyć się z powolnej utraty świadomości. I tutaj z pomocą przyszedł Kurt Hansen, który był idealną osobą, która była jednocześnie kompetentna i na tyle szalona, aby uprowadzić samolot Space Force One z prezydentką na pokładzie. I tutaj dochodzimy do wydarzeń z dodatku Widmo Wolności. Niestety już na początku ten plan, chociaż genialny, no to zaczął się sypać. Songbird umówiła się z Hansenem, że ten jedynie zdalnie przejmie kontrolę nad statkiem i uziemi go w Dogtown. Porywczość Kurta wzięła górę i do tego wszystkiego wysłał również naprowadzalne rakiety, które agresywnie sprowadziły lecący obiekt na ziemię. Somi mogła oddać w tej sytuacji kapsułę ratunkową Myers, bo przecież rozbijając się na pustkowiu miała raczej większe szanse na przeżycie niż wpadając w sam środek strzelaniny. Ale wyszło inaczej, V musiał ratować prezydentkę, a Somi musiała kombinować, dlatego dała się schwytać oddziałom Kurta Hansena. Wiedziała, że musi działać samodzielnie, bo sytuacja z rakietami dobitnie uświadomiła jej, że na byłym dowódcy armii nie może w pełni polegać. Myers jeszcze wtedy nie wiedziała, co się tak naprawdę stało, więc aby odnaleźć swoją prawą rękę, sięgnęła po najbardziej lojalnego agenta, jakiego zna, Solomona Reeda. Wspaniały patriota zarzekł się, że robi to tylko dla Somi, że nie żywi do niej urazy i po tylu latach służby, po tym wszystkim, co zrobił mu rząd z Myers na czele, po zamachu na niego, z którego ledwo uszedł z życiem, po zmuszeniu go do przejścia do uśpienia na 7 lat, przyjął przeprosiny tak o, mówi no dobra, w sumie nic takiego się nie stało. Przez wszystkie pozostałe questy lawirujemy pomiędzy racją Reeda i słusznością Songbird, każda z postaci teoretycznie ma rację, każdy z nich chce działać dla dobra drugiego i wtedy idziemy do kliniki Faridy, a wspaniałomyślny Reed wyskakuje z pomysłem siłowego odebrania Somi kontroli i porwania jej do Myers, ale to wszystko przecież dla jej dobra, żeby było jasne. No i właśnie w tym momencie po spotkaniu z Hansenem, kiedy to wcielamy się w bliźniaków Netrunnerów, musimy zdecydować, czy pomożemy Songbird wykraść matrycę neuralną wydobytą z bunkra Cynosure, czy wgramy w maszynę lodołamacz, który porazi Songbird. Niestety żadna z tych opcji nie idzie tak, jak była planowana. Zarówno plan Somi, jak i plan Reeda zawodzi, ginie masa ludzi, jest kompletna masakra. W tym pierwszym przypadku ginie Kurt Hansen, my udajemy się z Somi do stacji lotu w kosmos, bo klinika, gdzie mogą wyleczyć V i Songbird, znajduje się na Księżycu, no bo gdzie by inaczej. Dowiadujemy się też, że bilety w kosmos ogarnął jej Mr. Blue Eyes w zamian za informacje odnośnie Blackwalla. Przedzierając się przez tunele wentylacyjne możemy zobaczyć Reeda rozmawiającego z Myers. No i jak myślicie, co wspaniałomyślny agent jej powiedział? No, że dostarczy jej Somi za wszelką cenę, bo w końcu jest posłusznym pieskiem swojej pani. No, z pewnością wielu z was się to nie spodoba, niektórzy zapewne nazwą to patriotyzmem i chęcią osiągnięcia w życiu czegoś więcej, ale poważnie, Reed jest zatraceńczo zaślepiony w NUSA i mimo tak okropnych rzeczy, które mu wyrządziła Myers, on dalej jest jej wierny i sam nie może się z tego wyrwać, bo ciągle uzasadnia to sobie, że robi to tylko i wyłącznie dla swojej dawnej uczennicy. Tam nowy ending podstawki pięknie pokazuje, jak bardzo rząd wdzięczny był Reedowi za swoje poświęcenie w misji ratowania Songbird. Zaspoileruję wam, nie byli ani trochę wdzięczni. Natychmiast odsunęli go od sprawy Songbird. Chłop od momentu oddania jej w ręce Myers nie wie, co się z nią dzieje, nie wie, co rząd z nią teraz robi, czy ona w ogóle żyje, nie wie, czy nie została przypadkiem zmieniona w marionetkę do łączenia się z Blackwallem. On teraz został przytwierdzony do stołka w biurze i nie może kompletnie nic z tym zrobić. Reed w żadnym przypadku nie wychodzi dobrze na dostarczeniu Somi do prezydentki, czy to żywej, czy martwej, choć on oczywiście wmawia sobie, że zrobił to dla jej dobra. Choć sam nabiera wątpliwości co do swojej bohaterskości, nigdy finalnie się nie przełamuje i woli żyć w swojej bańce. Czy Songbird wychodzi dobrze na pozostanie w rękach Myers i NUSA? Wątpliwe. Czy wychodzi dobrze na zaufaniu V? Cóż, no to już zależy od nas, czy po dojechaniu do promu kosmicznego oddamy ją w ręce Reeda, który posłusznie zabierze ją do swojej pani, czy doprowadzimy Somi do samego promu, to swoją drogą niestety, ale wymaga zabicia Reeda. W przypadku oddania jej Reedowi wniosek jest prosty, raczej nie jest to dla niej dobre, natomiast jeśli faktycznie wyślemy ją na Księżyc, To z tego, co możemy wywnioskować z tajemniczego SMS-a i prezentu pozostawionego Vi przy kanapie w Dogtown, Songbird została wyleczona i bezpiecznie wróciła do domu, no bo w jaki inny sposób miałaby zostawić w tym miejscu pamiątkę z miasta na Księżycu. I tym razem chyba naprawdę udało jej się wyrwać z sideł Myers i zniknąć raz na zawsze. Choć z dotychczasowych tematów wynika, że Reed jest w 100% zły, a Somi jest nieskazitelnie czysta, no to kompletnie tak nie jest. Nawyzywałem Reeda, to teraz czas na pohejtowanie Songbird. Netrunnerka od samego początku okłamywała Vi, ale to zapewne już wiecie. Już podczas pierwszego spotkania przed Dogtown kobieta mówi nam, że zna sposób, aby wyleczyć Vi i oddzielić go od Silverhanda. Chociaż tu też pozostaje znowu pytanie, czy niepowiedzenie całej prawdy uznajemy jako kłamstwo? Bo czy Somi zna sposób, aby wyleczyć Vi? No zna. Czy faktycznie ma to prawo zadziałać? Oczywiście, że ma. Czy jest to osiągalne? Jak najbardziej. Więc na tym etapie Somi wcale nie mówi nieprawdy. Niestety, ale jakkolwiek by na to nie patrzeć, jakkolwiek by tego nie usprawiedliwiać, tak nie można przejść obojętnie obok faktu, że Netrunnerka zwyczajnie zmanipulowała Vi, aby pomógł jej osiągnąć zamierzony cel. Do samego końca pchała Vi w kolejne intrygi, wplątała go w przysięgi rządowe, dawała mu ślepą nadzieję na to, że może jednak uda mu się przeżyć po wszystkich ślepych tropach z podstawki, kiedy już było tak blisko, kiedy postanowiliśmy zdradzić Reeda, który mimo wszystko nam też ufał, kiedy postanowiliśmy postawić wszystko na jedną kartę i wyrwać się z łapen USA i przeżyć za wszelką cenę, okazuje się, że przeżyje tylko jeden z nas. Songbird albo Vi. Somi przyznaje się do zorganizowania całej intrygi, przyznaje się do wszystkich zdrad, jakich dokonała w swoim życiu i koniec końców jest zdana jedynie na decyzję Vi, która jest tak okropnie obciążająca umysł i serce, że jest to wręcz nieprawdopodobne, jak Redom udało się to osiągnąć. Mamy więc 4 scenariusze do wyboru. 2 po stronie Songbird i 2 po stronie Reeda. Pierwsze z nich to niewybaczenie Netrunnerce zdrady i oddanie jej wtedy w ręce Solomona, podczas kiedy sam Vi 2 misje wcześniej zdradził ufającego mu Reeda i teraz tak naprawdę zdradza Songbird, która mu ufała, zatem zdradzamy obie strony i teraz zgarniamy lekarstwo dla siebie, nie mając ani odrobiny wyrozumiałości dla czynu, którego sami dokonaliśmy aż 2-krotnie. Druga opcja to wybaczenie Songbird zdrady, bo sami też zdradziliśmy Reeda i przecież Vi nie jest gołosłowny, jak coś obieca, to robi to do końca, nawet kosztem szansy na uratowanie swojego życia. Tu musimy dokonać ogromnego poświęcenia, bo czy jest coś ważniejszego niż własne życie? No oczywiście na równi z życiem najbliższych, ale Songbird akurat raczej się do nich nie zalicza. Czy honor i dotrzymanie danego słowa są warte rezygnacji z jedynej szansy ratunku, tylko dlatego, że druga strona zaimponowała nam i żonemu swoją upartością i wytrwałością w dążeniu do celu? No pewnie zależy od osoby. Najlepsze jest też to, że jesteśmy jeszcze ograniczeni czasowo, więc dodatkowo musimy podjąć też decyzję pod presją. W zaledwie jednej chwili musimy zadecydować o losie aż 3 osób: Songbird, Reeda i samego siebie. Jeśli zdecydujemy się uratować swoje życie, Reed będzie żył, a Songbird najprawdopodobniej będzie skazana na tortury jako żywa, nieświadoma maszyna do łączenia się z Blackwallem. Jeśli natomiast zdecydujemy się uratować życie Somi, Reed zginie, a my, znając każde możliwe zakończenie podstawki, raczej też możemy stwierdzić, że Vi w takim przypadku raczej też umrze. Trzecią opcją jest zdradzenie Somi, zabicie jej zgodnie z jej wolą i dostarczenie jej martwego ciała do prezydentki. Tutaj to Somi wybacza nam zdradę, prosząc o ostatnią przysługę, czyli skończenie jej męki. To również jest okropne, bo musimy zdecydować o czyimś życiu. Teoretycznie wiemy, że ta osoba cierpi i że w innym wypadku raczej na pewno zostanie skazana na tortury, ale wciąż to my musimy pociągnąć za spust, to my do końca życia będziemy musieli mieć przed oczami widok tej osoby i będziemy musieli żyć z pytaniem, czy faktycznie zrobiliśmy dobrze, które to pytanie nigdy nie zostanie rozwiązane. Gdy zabijemy Songbird, Vi również raczej umrze z racji tego, iż Myers obiecała nas wyleczyć, ale w zamian za oddanie jej żywej Songbird, czego no oczywiście nie zrobiliśmy. Dostaniemy jedynie 5000 do widzenia i tyle, papa. No i ostatnia opcja, czyli oddanie żywej Songbird w ręce Myers. Mamy czyste sumienie, bo przecież jej nie zabiliśmy, do tego my przeżyjemy, więc wszystko jest super. No właśnie, nie do końca. Nie wiemy, czy ratując życie Somi w rdzeniu Cynosure nie skazaliśmy jej przypadkiem na znacznie gorszy los od szybkiej śmierci. Żyjemy, Reed żyje, Alex nie żyje, a Songbird będzie torturowana i sztucznie utrzymywana przy życiu, aby jak najdłużej móc wykorzystywać jej możliwości. I mógłbym na ten temat opowiadać godzinami bez końca, tak jak na każdy inny temat dotyczący moralności człowieka, ale nie jestem wyrocznią. Każda ze ścieżek wiąże się z nieodwracalnymi konsekwencjami i koniecznością poświęcania czyjegoś życia w zamian za życie kogoś innego. Zarówno w przypadku Reeda, jak i Songbird widzimy spełnianie się stwierdzenia z tytułu dodatku. Całe szczęście Somi w porę się ocknęła i spostrzegła, że co co z tego, że u boku Myers się rozwinęła, co z tego, że otrzymywała masę potężnych wszczepów, co z tego, że patriotycznie służyła państwu dla zasług i osiągnięcia czegoś więcej. Wszystkie te czynniki były jedynie przykrywką dla więzów, dając złudne poczucie wolności. Niestety do Reeda to nigdy nie dotarło, on do samego końca uważał, że działa zgodnie ze swoją wolą, to wszystko to jego własne decyzje, kiedy tak naprawdę bezgranicznie ufał Myers, zaślepiony wpojonymi mu lata temu ideałami, które zrobiły z niego posłusznego pionka, któremu wmawia się, że ma decydować za siebie, ale jeśli zdecyduje tak, a nie inaczej, to osiągnie coś więcej, zostanie bohaterem i przyczyni się do uratowania kogoś i tak naprawdę są to podprogowo podrzucane mu rozkazy. Jest to robione w taki sposób, że teoretycznie jesteś przecież wolny, więc możesz zdecydować, ale zawsze jedna z dróg przedstawiona jest jako ta zła, podczas kiedy ta druga przynajmniej na papierku ma same zalety. Osobiście powiem wam, że przy pierwszym podejściu zdradziłem Reeda, doprowadziłem Songbird do terminalu Tycho i wysłałem ją na Księżyc. Czy jest to dobry wybór? Nie mam pojęcia. Wiem jedynie, że Songbird nie zawahała się przed sprzeciwieniem się rządowi i zawalczyła o siebie, nie dając dłużej sobą manipulować. Każda opcja, czy to zaufanie Reedowi, czy oddanie mu w ostatnim momencie Somi, wydała mi się przyznaniem mu racji, zgodą, czy może takim przyzwoleniem na dalsze manipulowanie podwładnymi i jedyną opcją na wyrwanie się ze szponu widma wolności było dla mnie zabicie Solomona Reeda i pomoc Somi z dokończeniem jej spraw. A mój V zgadza się, liczył, że po wielu niepowodzeniach w podstawce wreszcie pojawi się coś, co uratuje mu życie. Zgadza się, został oszukany, ale nie poddał się manipulacjom rządu, pozostał niezależny, uratował życie wspólniczce i może teraz spróbuje szczęścia z Mr. Blue Eyes'em i skokiem na Crystal Palace, a może wyjedzie do Arizony razem z ukochaną paną z dala od Night City. Jedno jest natomiast pewne, na koniec dnia ja i mój V możemy spać spokojnie. I tym akcentem doszliśmy do końca tego filmu. Być może oczekiwaliście jasnej odpowiedzi tak czy nie, ale czuję, że nie mogę się wypowiadać za wszystkich w tak ważnych moralnie tematach. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Być może komuś z was ten film coś rozjaśnił w głowie, a może właśnie kompletnie się ze mną nie zgadzacie. Tak czy inaczej, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie na temat wyboru Reed vs Songbird, a jeśli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji, bo na początku przyszłego roku chciałbym może wbić i nawet te 5000 subskrypcji, a ja już się w tym momencie z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!